serdecznie witam wszystkich zebranych. Witam pana Edwarda Buziewicza, Wójta Gminy Adamówka. Witam Jacka Kierepkę, sekretarza Gminy Adamówka. Witam Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panią Marcinę Misiuk, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Witam również serdecznie panią protokola. Witam wszystkich panów radnych. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla w Adamówce. Witam panów sołtysów. Witam również pracownika gminy, który obsługuje pracę Rady Gminy w sprawie elektronicznej. Witam teraz panów 15 radnych. W tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. W zaproszeniach na sesję otrzymali państwo propozycję porządku obrad. Proszę przewodniczącego o przedstawienie. Jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu w poprzedniej sesji, piąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Punkt siódmy podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia do realizacji przez gminę Adamówka oraz zabezpieczenia wkładu finansowego projektu pod nazwą Wychowanie Przedszkolne u Świętego Mikołaja, złożonego w ramach konkursu numer RPPK 09001-0018-024 WP na lata 2014-2020, działanie numer 91. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu referendum dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Adamówka w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia osobnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2019 roku. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 formalne przez 6 formalne przez 2018 Rady Gminy Adamówka z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Adamówka. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego Gminy Adamówka. Punkt 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz działalności gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce za 2018 rok. Punkt 14 w sprawie różne wolne wnioski i jako punkt 15 zakończenie obrad. Czy akceptują panowie przedstawione porządek obrad, czy będą jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, pan burmistrz. Panie przewodniczący, Rado, prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad w punkcie 14 o uchwałę w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz o punkt 15 podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz przewodniczącego Rady Osiedla w Adamówce. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za zgłoszenie propozycji rozszerzenia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za tym, aby porządek obrad rozszerzyć o punkt 14 i o punkt 15 brzmieniu, jaki przedstawił pan wójt. Rozpoczynamy głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad.
głosowanie za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Otwieram głosowanie. Panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad. Proszę nacisnąć przycisk. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że porządek obrad. Za porządkiem obrad głosowało 13 radnych. Przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0 głosów. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Proszę państwa, przechodzimy do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Kto z panów radnych jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Proszę nacisnąć odpowiedni przycisk. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z poprzedniej sesji został przyjęty. Przechodzimy do pierwszego punktu roboczego, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok. O przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie poproszę pana burmistrza. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, w projekcie uchwały proponujemy zwiększenie dochodów budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 76 644 zł. I są to dochody bieżące, które pochodzą z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej. W paragrafie drugim zwiększamy wydatki budżetu gminy na rok 2019 o kwotę 106 644 zł. Z tego wydatki bieżące o kwotę równą dochodom bieżącym, czyli subwencji oświatowej, przeznaczając je na wydatki związane z gospodarką leśną, zakup sadowy 18 550 zł, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich 94 zł, remont podmieszczeń budynku szkoły podstawowej w Adamówce 46 tysięcy zł. Jest to kwota, która jeszcze tutaj wyraźnie w tej uchwale nie wskazywana na realizację tego projektu, o którym będzie mowa za chwilę, ale będziemy mieć już zabezpieczone środki wraz z wprowadzaniem środków, które mamy otrzymać w ramach tego projektu, na podstawie którego zostaną utworzone oddziały przedszkolne. Będzie wprowadzony do budżetu już na odpowiednie paragrafy. I wydatki związane z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami 12 tysięcy zł. Zwiększamy również wydatki majątkowe o kwotę 30 tysięcy zł. Wiąże się to z decyzją
rady z poprzedniej sesji, gdzie zaplanowaliśmy wydatki w wysokości 30 tysięcy złotych na remont ogrodzenia. Niemniej jednak to ogrodzenie, ono już nie nadaje się do remontu, będzie zdemontowane i wybudowane nowe ogrodzenie, w związku z tym będzie to wydatek majątkowy. Natomiast zmniejszamy wydatki właśnie bieżące, o kwotę taką samą, czyli nie remont, tylko ostatecznie będzie wybudowa nowego ogrodzenia. I szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do uchwały. Gdyby były pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do uchwały, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 2, łamane przez 7, łamane przez 2019. Rady Gminy Rada Muzyka dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Działając na podstawie. Nie czekamy dalej. Skoro jest taka wola rady, to nie czytamy dalszej treści uchwały. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie na uchwałę. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Następnym naszym punktem jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Przedstawienie projektu uchwały. Proszę panią kierowniczą. Tak jak pani też wie, nasz asystent rodzinny zatrudniony na etat, na plan rodzinny, jeśli tylko krótko czasowo
/8/2019 Rady Gminy Adamów z 29 marca 2019 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-2021. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Wykonanie uchwały powierza się panu burmistrzowi gminy Radomska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Państwo, przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez gminę Radomska oraz zabezpieczenia wkładu własnego powierzchni do zbudowania przedszkola na terenie Świętego Mikołaja złożonego w ramach konkursu numer RPTK 090100/01/18/024/18 RPO WP na lata 2014-2020 działanie numer 91. O przedstawienie projektu uchwały proszę również panią kierownicę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Mając na myśli tą uchwałę, musimy ją podjąć przede wszystkim dlatego, aby móc realizować i rozpocząć, realizację, a przede wszystkim podpisać umowę na realizację tego właśnie projektu, na utworzenie naszego po prostu gminnego przedszkola. Projekt pod tytułem Wychowanie przedszkolne o Świętego Mikołaja. Nazwa pewnie kojarząca się bardzo wielu tutaj Państwu, dlaczego taka nazwa, prawda? Bo mamy tutaj piękną legendę o Świętym Mikołaju, więc stąd też ta nazwa się wzięła i wszelkie działania tam filantropijne, takie dobroczynne w tym przedszkolu będą się odbywać w ramach zajęć nadrodu. Ale główną tutaj kwintesencją, jeżeli chodzi o tą uchwałę, jest przede wszystkim to, aby zabezpieczyć wkład własny. Drodzy Państwo, Wojewódzki Urząd Pracy pozytywnie zaopiniował na złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu, a wartość tego projektu opiewa na kwotę 1 333 484 zł i 2 grosze. W związku z powyższym 10% musi mieć wkładu własnego. 87 500 to jest nasz wkład niepieniężny, wyliczony jako po prostu udostępnienie budynku szkoły podstawowej tutaj 26 w Adamówce oraz 3 pomieszczeń na oddziały albo oddziały przedszkolne w ramach projektu są to ośrodki wychowania przedszkolnego w miejscowości Krasne, w miejscowości Majda Cieniawskiej oraz w miejscowości Cieplice. I to jest nasz wkład własny niepieniężny. W związku z tym, że 10% 87 tysięcy nie stanowi, musieliśmy dołożyć 46 tysięcy. My tą kwotę wydamy na adaptację budynku, naszego budynku tutaj w szkole podstawowej w Adamówce, a całość tej adaptacji zaplanowana w projekcie jest to kwota 109 tysięcy złotych. Projekt może też powiem, to jest dosyć ważną rzeczą, prawda? Zwłaszcza, że tutaj zamykane będą wygaszane oddziały Komańskiego. Rekrutacja do tych ośrodków wychowania przedszkolnego odbywa się będzie od lipca do sierpnia bieżącego roku. W związku z tym, że dopiero od lipca rozpoczniemy działalność, rozpoczniemy realizację projektu, a projekt zakończy się 30 czerwca. Następnie to będzie już kontynuowane przez gminę jako takie nasze gminne oddziały przedszkolne. W ramach projektu, jak wspominałam, są to ośrodki wychowania przedszkolnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani kierownik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Ja w takiej sprawie. Czy to nie za dużo tych świętych? Święta Jelkę, Święty Popiełuszko, Święty Mikołaj, czy to może nie jest święty. Gmina Wysnajowa? Nie jest święty. To jest ten dar od Mikołaja. Resztę i tak musimy my zabrać. No tak,
takim pytaniem, czy te budynki się nadają, żeby przez to zadać na tym przedszkola, żeby to spełniało takie normy, jakie takie. Tak, oczywiście. Tak. Jest już tutaj jakieś sprawdzone wszystkowe, żeby to nie przebudowywać 5 razy i żeby to były jakieś te wymogi i standardy jakieś. Żeby... Jeżeli chodzi o budynek szkoły podstawowej pana Wójcy, tutaj będziemy prosić tutaj pana sanepidu, prawda, też również przedstawiciele Straży Pożarnej, aby oni nam pomogli przed jeszcze z rozpoczęciem właśnie adaptacji tego budynku na wprowadzenie konkretnych tutaj wytycznych, prawda, które my musimy zastosować prowadząc remont. Jeżeli chodzi w ogóle o ten budynek, to przede wszystkim tutaj trzeba dostosować łazienkę. No tak. Łazienkę, bo tam są bardzo mocne łazieneczki, a musi być łazienka tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia, przede wszystkim dostosowana do osób z niepełnosprawnością. I też będzie specjalna toaleta, więc jedna sala będzie przystosowana po prostu pod łazienkę. Będzie podjazd dla niepełnosprawnych, więc ten budynek będzie taki po prostu już z dostosowaniem do osób z niepełnosprawnością. Tutaj, jeżeli chodzi właśnie o Adamówkę, będą 10-godzinne ośrodki wychowania przedszkolnego. Jeszcze może dodam, że a w pozostałych miejscowościach, w tym w Krasnym, w Cieplicach, właśnie w Majdanie Sieniawskim, to będą 5-godzinne. Oddział w Krasnym, ja może mogłabym już napomknąć na wniosek dla następnej uchwały, która będzie też tutaj, jest dodana do naszej tutaj toku sesji, że po prostu w związku z tym, że rozpoczniemy realizację tego projektu, musimy, tak prawo się to od nas wymaga, utworzyć oddziały wychowania przedszkolnego. Oddział i będą takie oddziały jak 3 oddziały przy szkole podstawowej w Adamówce. Będą to 20-godzinne oddziały wychowania przedszkolnego, te oddziały przedszkolne oraz 1 oddział przy szkole w Krasnym, ale to będzie przy szkole podstawowej w Adamówce i za ten oddział będzie odpowiadał właśnie dyrektor szkoły podstawowej w Adamówce. Ponadto zostają 2 oddziały w Majdanie Sieniawskim i w Cieplicach. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja mam pytanie. Jeżeli będziemy mieli od czerwca czy od lipca rekrutację tutaj, to dlaczego teraz muszą składać wnioski do Fundacji Tejutkomeńskiego, że przystępują, po prostu dają dzieci dalej do przedszkola? Jeżeli będziemy mieli swoje, to dlaczego tam ta fundacja dopomina się o składanie wniosków o przyjęcie? Dlatego, że oni... Bo ja rozmawiałem wczoraj z panią dyrektor, więc tak, oni formalnie nie zakończyli działalności, w związku z tym formalnie ogłosili nabór. Natomiast rodzice nie muszą składać, także tutaj ci, którzy są zdecydowani na to, żeby skorzystać no, z naszego przedszkola szczególnie, bo tutaj będzie bardzo istotna różnica. Natomiast jeżeli chodzi o te oddziały, które będą funkcjonować w Majdanie, w Krasnym i w Cieplicach, no one nie będą się w swojej działalności różnić w zasadzie od tego, co jest w tej chwili aktualnie. Jest dużo pytań, czy jeżeli tam jest... Daję pytanie. Ktoś powiadomił rodzicom o tym fakcie, że taka jest możliwość? Tak, oczywiście. Ale nie mam wiedzieć. Ja wiem, że nie, bo pytają, co chwilę pytają, że czy, jeżeli nie złoży wniosku do Komeńskiego, czy tutaj to nie przechodzi automatycznie do nas i później te dzieci nie będą przyjęte do naszego przedszkola? Automatycznie nic nie przechodzi, nie natomiast ze względu na... Ja o tym wiem, ale ludzie nie wiedzą. No to jest no, brak zrozumienia tylko, bo przecież informacje takie nawet w sposób nieoficjalny... Panie Wójcie, ale oni nas pytają, więc my musimy... A więc wy musicie odpowiedzieć tak, jak to jest, czyli nie muszą składać wniosków do tych oddziałów, które są prowadzone przez Instytut Komeńskiego. Nawet niezłożenie tych wniosków do Instytutu będzie podstawą do zaprzestania działalności, bo tak naprawdę jeżeli powstały te ośrodki niepubliczne, to są też warunki ich zamknięcia. No i nie można zamknąć ośrodka nawet niepublicznego, jeżeli są chętni. Także tutaj rodzice powinni zachować się w taki sposób, jak deklarowali, bo deklaracje zostały wstępnie złożone
punkcie jakimś przedszkolnym, jaka będzie zmiana, czy ona... Panie są pracownicami Komeńskiego i oni, jeżeli one dostają polecenie od swojej przełożonej, one te polecenie muszą wykonywać. I one dlatego przedstawiają dzieciom i rodzicom, że oni muszą składać wnioski. My jako radni wiemy już, wiemy, że jest inaczej, ale trzeba przekonać się do reszty. Możliwość to właśnie tutaj zatrudnienie.
I my już mamy tak, od listopada w mniejszym 12 starzyców w ramach tego dofinansowania z Caritasu. Teraz od kwietnia 4 i jeszcze ja w ośrodku mam jedną panią na zatrudnieniu subsydiowanym. Na jeden rok zatrudnienia, a tylko na jeden rok zatrudnienia oni nam dają dofinansowanie, natomiast później mamy ją zatrudnić tylko na jeden miesiąc. Jeżeli chodzi o starzystów, dają nam finansowanie ich na 6 miesięcy, a my zatrudniamy tylko na później na pół etatu na jeden miesiąc. I to są bardzo korzystne warunki. Czy jeszcze jakieś pytania będą co do tej uchwały? Nie widzę już więcej pytań. Uchwała numer 2 łamane przez 9. Łamane przez 2019 w Rady Gmina Gamówka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminę Gamówka oraz zabezpieczenia wkładu dla swojego projektu pod tytułem wychowanie przedszkolnego Świętego Mikołaja złożonego w ramach konkursu numer RPPK 09010/0/18/024 łamane przez 18 RPOWP na lata 2014-2020 działanie numer 9.1. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciwnych głosów 0, wstrzymujących się te 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gamówka w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały, a może tutaj akurat nie sam projekt uchwały jest najważniejszy, tylko załącznik do tej uchwały, czyli regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy, był szczegółowo omówiony na wczorajszym wspólnym posiedzeniu komisji i o najważniejszych sprawach powiem. Przede wszystkim o sprawach proceduralnych. Do tej pory Rada Gminy uchwalała od razu regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Natomiast w tej chwili przepisy się zmieniły i jak panowie radni zauważyliście, podejmujemy uchwałę w sprawie projektu regulaminu. Ten projekt regulaminu po zatwierdzeniu go uchwałą przez Radę Gminy Gamówka zostanie przekazany do właśnie tego organu regulacyjnego, w którym są Wody Polskie, dyrektor regionalnego zarządu w Rzeszowie. Po zaopiniowaniu do zaopiniowania. Po zaopiniowaniu Rada Gminy będzie mogła podjąć uchwałę o zatwierdzeniu, o przyjęciu tego regulaminu. Regulamin określa obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. W naszym przypadku tym przedsiębiorstwem jest Gmina Gamówka, ponieważ nie mamy utworzonej odrębnej jednostki organizacyjnej, która by się tym zajmowała, no ale może dzięki temu ceny wody, jakie są na terenie naszej gminy i odprowadzenia ścieków, tak, nie są wygórowane, a my do bieżącej działalności, jeżeli chodzi o wodę, to już nie dopłacamy nic, natomiast jeżeli chodzi o ścieki i wodę razem wziętą, to ta dopłata już jest no, zdecydowanie mniejsza niż była w latach ubiegłych, bo to będziemy omawiać przy sprawozdaniu z wykonania budżetu, ale jest rzędu 100 tysięcy złotych. Kiedy to kwoty no dużo mniejsze, mimo że skala skanalizowania gminy była mniejsza.
gwarancji, które są zawarte w regulaminie, no bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu Witowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję w sprawie projektu uchwały. Wyszło jakieś pytania, proszę bardzo. Wszyscy się zastanawiali, czytali, więc panie nie widzę żadnych pytań. Dziękuję bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer to łamane przez 10 łamane przez 2019 Rady Gminy Radomska na 29 marca 2019 w sprawie przyjęcia protokołu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Radomska w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulującemu. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Radomska. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana burmistrza. Panie przewodniczący, wysoka rado. Ta uchwała jest podejmowana ze względu na to, że poprzedni wzór deklaracji zawierał zdaniem organów nadzorczych zbyt dużo informacji niepotrzebnych dotyczących składających deklaracje. W związku z tym ten wzór deklaracji został do tych uwag dostosowany i określamy wzór deklaracji spełniający wszelkie wymagania. Dziękuję bardzo panu Witowi. A czy są jakieś pytania? Nie mam. Czy od nowa trzeba będzie składać tą deklarację, czy te stare wystarczą? Czy na przyszły rok to dopiero będzie? To koniec. Myślę, że nie, bo one już zostały złożone. No. Nie zabierały za mało. Ale te są obowiązujące. Ale jest całe szczęście, że zostaje to zmienione, bo tam było za dużo tych informacji, wszystkie dane, że ktoś może wykorzystać, temu kto wykorzystać i mogły być z tego różne konsekwencje. Także bardzo dobrze, że zmieniamy. Ktoś na tym czuł, nie można nie korzystać. Uchwała numer 2 łamane przez 11 łamane przez 2019 Rady Gminy Radomska z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Radomska oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kto z państwa radnych? Rozpoczynamy głosowanie. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do wniosku następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 1 łamane przez 6. Przepraszam, do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w terenie gminy Radomska 2019 roku. Poproszę pana burmistrza o przedstawienie projektu uchwały. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie projektu uchwały.
panu Centraszowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są jakieś pytania co do tej uchwały? Nie widzę żadnych pytań, uchwała nie będą łamane przez pana przewodnicząca 2019 razy gmina Radomska dnia 29 marca 2019 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gmina Radomska w 2019 roku. Rozpoczynamy głosowanie na uchwałę. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie za podjęciem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się i 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Radomska, a wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1/3/2018 Rady Gminy Radomska z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu gminy komunalnego gminy Radomska. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, wysoka rado. Kolejne dwa punkty, czyli punkty 11 i 12 są ze sobą ściśle związane, dlatego że dotyczą tej samej działki. Chodzi o uchwałę, która została podjęta jeszcze w ubiegłym roku, a dotycząca nieodpłatnego przejęcia części działki 199. No niestety w tamtej uchwale wystąpił błąd pisarski. Była pomyłka w numerze działki. W związku z powyższym uchylamy tą uchwałę, a podejmujemy uchwałę o nabyciu tej nieruchomości do zasobu mienia komunalnego. To już jest prawidłowy numer działki, działka numer 199 łamane przez 2 o powierzchni 342 metrów kwadratowych. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu. Uchwały, czy są jakieś pytania do tego? A co to za działka? Co to? Właśnie, gdzie on należy? Co to za działka w ogóle? To jest działka wyborczy. To jest działka wyborczy, która jest własnością pana Polaka. I na wniosek mieszkańców wsi Dobcza jest ona przejmowana i nieodpłatnie przekazywana panu, przez dotychczasowego właściciela. Natomiast na tej działce znajdują się mogiły ukraińskie również kapliczki. Wiem. Czy są jeszcze pytania co do projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 2 łamane przez 13 łamane przez 2019 Rady Gminy Radomska z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 1 łamane przez 6 łamane przez 2018 Rady Gminy Radomska z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów mienia komunalnego w gminie Radomska. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie za podjęciem uchwały. Głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się te 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Radomska. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I następnie
6 punkt 12 podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy Adamówka. Projekt tej uchwały przed chwilą przedstawił. Ja tylko zapytam, że pytanie jeszcze jest. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 2/14/2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu mienia komunalnego gminy Adamówka. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały powierza się panu wójtowi gminy Adamówka, a uchwała wchodzi w życie dniem przyjęcia. Bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji panią Barbarę Pęcak, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Adamówce. Witamy serdecznie. Proszę państwa, przechodzimy więc do punktu 16. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania na gminnych oraz działalności gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Adamówce za 2018 rok. O przedstawienie sprawozdania proszę panią kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Gracias.
potrzeba listy wydatkowania środków lub wniosek na leczenie lub motywację osoby, która jest uzależniona lub rodziny z tego uzależnienia. Wpłynęło 9 wniosków o wszczęcie postępowania. Tutaj 9 wniosków o leczenie protokołowe. Komisja rozpatrzyła te wszystkie wnioski, skierowała do specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Jarosławiu w celu tutaj wydania opinii biegłych. Dwóch biegłych wydaje opinię i wzywa tę osobę uzależnioną i przeprowadza rozmowę, wydaje później opinię psychologiczną, czy osoba jest uzależniona od alkoholu, czy nie. Jeżeli będziemy uczestniczyć opinię, jeżeli jest uzależniona, przystępujemy do sądu rejonowego w Przeworsku, Wydział Rodziny i Nieletnich o objęcie leczeniem odwykowym. Tutaj skierowane zostało 6 osób. Te 3 osoby, które tam zostały skierowane na opinię, to w tym roku są skierowane, także nie wskazywamy do odczynienia. Tak jak już wspomniałam, są przeprowadzone też te rozmowy motywujące osób, też z rodziny, z tych uzależnionych, które chcą pozostać anonimowe, a mają zdrowe. Komisja też opiniuje wnioski o wydanie na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zgodnie czy są zgodne z lokalizacją i z obowiązującą uchwałą. Dwa wnioski wpłynęło do opinii. Jedno zezwolenie zostało wydane, drugie zezwolenie osoba, która wnioskowała, wycofała się z tego i nie chce zezwolenia. Dwa wnioski na zezwolenie jednorazowe tutaj były na określony tam cel. To takie jednodniowe. I poza tym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami, innymi służbami. I tutaj realizowane są programy takie jak właśnie warsztaty, wykłady, wycieczki, imprezy kulturalne, artystyczne, promujące zdrowy styl życia. I na początku roku, w styczniu, współpracując z Ruchem Światło Życie, zorganizowane zostały rekolekcje ewangelizacyjne, podczas których został zrealizowany taki dogłębny program profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc w liście z nałogów. Tutaj w takim duchu krucjaty wyzwolenia człowieka wiele osób podjęło abstynencję lub w trakcie. Niektóre dane są które od razu podczas rekolekcji, a niektórzy tą abstynencję podjęli po jakimś czasie. Tutaj komisja na te rekolekcje dofinansowała posiłki, materiały edukacyjne. Było tak osób około 300, może to więcej, podczas tych rekolekcji. W szkołach też zostały zrealizowane programy. I gminny konkurs praktyczny dla uczniów z terenu gminy Adam Muszka. W konkursie wzięło udział 105 uczniów w 3 kategoriach wiekowych, uczniowie klas 1-3. Tutaj tematyka prac była związana z bezpieczeństwem w internecie pod tytułem Nie dam się złapać w sieci. Uczniowie klas 4-6, tematyka prac związana z przemocą, gdy hejtujesz życie, komuś kierujesz. Oraz przemocą fizyczną, słowną czy izolowaniu, stop przemocy. Uczniowie klas 7 i klasy gimnazjalne. Tematyka prac związana z używkami alkohol, narkotyki, papierosy, wypalacze, taka moc to nie moc. Warsztaty profilaktyczne dla uczniów kierowniczych prawa pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Jerzego Pogórzki w Majdanie Sieniawskim. Dofinansowano też przejazd dzieci z przedszkolach, przedszkolach na wycieczkę do Korczyny. Też takim proponującym zdrowe szczyt życia. To piknik badało, co z okazji dnia dziecka, to będzie ojca, dzień matki, możliwe spotkanie się rodziny i dzieci w takim dobrym duchu. Dofinansowano też szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa
chciałem się dowiedzieć, ile wyniosło dofinansowanie do rekolekcji. Które kolekcje były zamknięte czy otwarte? Słucham się. Czy były zamknięte? Otwarte i były drogo zachowane. Czy jeszcze jakieś inne pytania są do sprawozdania? Nie widzę żadnych pytań, żadnych komentarzy. Wypadło dyskusję nad tym punktem. Przechodzimy do następnego. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia działki szkolnej w Szkole Podstawowej Badamówcze, w Szkole Podstawowej Janie Śniawskim i w Szkole Podstawowej o przedstawienie projektu uchwały w Szkole. Ja myślę, że no, któreś merytoryczną tej uchwały tak naprawdę pan kierownik przedstawił. Ja przypomnę tylko, że czy oddziały przedszkolne przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat, przy czym tak jest w ustawie, natomiast jeżeli dziecko osiąga te 3 lata w danym roku kalendarzowym, to w momencie przyjęcia może mieć 2,5, może być w wieku 2,5 lat przyjmowane. Przy szkole podstawowej w Majdanie jeden taki oddział przedszkolny i 5-godzinny i przy szkole podstawowej w Cieplicach też jeden 5-godzinny, no tak jak było do tej pory, stąd zwracam uwagę, że tak naprawdę istotna zmiana jest w przypadku no, przedszkola, które będzie działać. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy państwo są jakieś pytania do tego projektu? Ja już zadaję dużo pytań, ale chciałem zapytać, jak długo ten projekt będzie finansowany? Przez właśnie... No tak jak pisało w uchwale, do końca czerwca 2020 roku. Natomiast ośrodki są tworzone, ośrodki tak naprawdę no nie są, one są tworzone z, że tak powiem, z inicjatywy, jak gdyby zainicjowane przez ten program, ale chcę powiedzieć, że przedszkole, bo to też żeby było jasne, przedszkole Badamówce my i tak musielibyśmy otworzyć, dlatego że oczekiwania rodziców w tym zakresie i zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną, potrzeby takie występują już od kilku lat. I my we współpracy z Instytutem Komeńskiego tworzyliśmy coś, co tak można nazwać quasi przedszkole, bo zapewnialiśmy dłuższą opiekę. No niestety nie była w pełni satysfakcjonująca dla rodziców, ale opieka 8-godzinna nad dziećmi była, przy czym to tak naprawdę no, nie miało nic wspólnego z przedszkolem. Także tutaj utworzyć przedszkole i tak bylibyśmy zmuszani tych zainteresowanych rodziców, no zawsze im tłumaczyliśmy się względami lokalowymi, bo rzeczywiście w tym miejscu, gdzie teraz są te dwa ośrodki, czyli
czyli w Adamówce, tej drugiej części szkoły, nie było warunków na to, żeby utworzyć przedszkole. No, owszem, warunkowo otrzymaliśmy zgodę sanepidu i straży po pewnych przeróbkach. Natomiast tutaj no, będą stworzone już takie warunki, żeby mogły funkcjonować oddziały, żeby mogło funkcjonować faktycznie przedszkole. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałem się tak upewnić, żeby uspokoić rodziców. Na pewno będzie liczba dzieci mogła być większa niż 15, bo na pewno kajdanie taka liczba będzie większa, nie? I więc ona nie będzie ograniczona. Jest ograniczona przepisami ustawowymi. Oddziały przedszkolne nie mogą mieć więcej niż 25 wychowanków. Natomiast no proszę się nie dziwić, że do wniosku pani kierownik wpisała, można powiedzieć, no troszeczkę może z pewną rezerwą, bo musimy zdawać sobie z tego sprawę, że więcej wychowanków możemy mieć, natomiast nie możemy mieć mniej. Stąd to jest tak po prostu z zachowaniem no, niezbędnej ostrożności. No wiadomo, że koszty ze względu na to, że będzie więcej wychowanków tam nie wzrosną, bo tutaj jak było powiedziane, ta obsada kadrowa będzie w zupełności wystarczająca, żeby było 25 wychowanków, dlatego że będzie nauczyciel, będzie wiadomo. I mamy to, że w Majdanie czy w Ciepicach, że to akurat spełni te wymogi. Tak. No bo wiadomo, że cały czas to, a no my dopasamy albo ktoś inny pani. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś pytania są w tej uchwały? I widzę już więcej niż 15. Uchwała numer 2, złamane przez 15, złamane 2019. Rady Gminy Adamówka z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie utworzenia oddziałów przedszkolnych. W Szkole Podstawowej w Adamówce, w Szkole Podstawowej w Janie i w Szkole Podstawowej w Cieplicach. Rozpoczynamy głosowanie nad projektem uchwały. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Wykonanie uchwały odpowiada się panu Witowi Gmina Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I ostatni punkt roboczy, podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz przewodniczącego rady osiedla miejscowości Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana Adamówka. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rado, myślę, że generalnie zasad wyboru sołtysów nie trzeba omawiać, bo wszyscy wiecie, że one są przeprowadzane w czasie głosowania, które wyznaczonym przez Radę Gminy, wyznaczonym w terminie, wyznaczonym dniu odbywa się od godziny 8 do godziny 17. Głosowanie przeprowadza komisja powołana przez wójta gminy. W skład komisji wchodzi przewodniczący, sekretarz i członkowie od 1 do 5, czyli na komisję mogą liczyć od 3 do 7 członków. Członkostwo w komisji jest honorowe, także tutaj walki o to nie będzie. W każdej komisji jest jeden przedstawiciel wójta, czyli tutaj no, nie zmieniliśmy w stosunku do wyborów samorządowych czy do innych wyborów, bo takiego przedstawiciela w innych komisjach nie ma, ale statuty SOLEC tak o tym mówię. Na wczorajszym tym wspólnym posiedzeniu postanowiliśmy, że te wybory odbędą się, oczywiście musi to zaakceptować jeszcze Rada Uchwał, 2 czerwca.
2019 roku i kalendarz wyborczy wyglądałby w taki sposób, że przeprowadzenie zadań przedwyborczych musiałoby się odbyć do 30 kwietnia. Podanie do publicznej wiadomości przez obwieszczenia terminów i zasad zgłaszania kandydatów na sołtysów i przewodniczącego Rady Osiedla do 10 maja. Przypomnę też, że kandydata na zebraniu, kandydat może być zgłoszony na zebraniu przedwyborczym, ale może również i zawsze tak było, że zebrania te przedwyborcze upoważniały do tego, żeby kandydaci mogli też zgłaszać się później, czyli właśnie do tego 10 maja. W tym przypadku kandydat może się zgłosić, może być zgłoszony przez mieszkańca danej miejscowości, ale może zgłosić się również sam, nie wymaga żadnego poparcia podpisami, wystarczy tylko oświadczenie załączone do tego zgłoszenia, że wyraża zgodę w przypadku, kiedy jego zgłasza ktoś inny. Powołanie komisji wyborczych będzie do dnia 14 maja. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przez komisje wyborcze do 21 maja. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zgłoszonych kandydatach do 22 maja i głosowanie byłoby 2 czerwca. No i oczekiwać będziemy na protokoły głosowania komisji do poniedziałku 3 czerwca. Czy są jakieś pytania co do tego, czy inne propozycje? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za przedstawienie projektu uchwały panu Zarządzania Wyborów Sołtysów oraz Przewodniczącego Rady Osiedla. Otwieram dyskusję. Jak są jakieś pytania co do projektu tej uchwały, zapraszam bardzo. No i jeszcze tylko uzupełnię, może, że w przypadku, kiedy jest jeden kandydat, głosowania się nie przeprowadza. Bo takie przypadki występowały. Proszę bardzo, pan Sołtys. A zebrania ktoś przeprowadzi z urzędu, nie? Danego wioska. Będzie też przedstawiciel z urzędu, natomiast zebranie przeprowadzi sołtys. Ale jakiś ten oczywiście, że terminy uzgodnimy. Jeszcze jakieś inne pytania są co do projektu uchwały? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 2 łamane przez 16 łamane przez 2019 Rady Gminy Adamówka z dnia 29 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz przewodniczącego Rady Osiedla w miejscowości Adamówka. Rozpoczynamy głosowanie nad uchwałą. Otwieram głosowanie. Zamykam głosowanie. Za podjęcie uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się. Brakuje jednego głosu, panie przewodniczący. Ktoś w takim wypadku nie zagłosował. To są widać cała. Taka możliwość też może być, że nie jest zagłosowany. Nie jest ważne. Jednocześnie uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Nie będzie rozliczyć niczym. Państwo, przechodzimy więc do spraw różnych i wolnych wniosków. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, którą chciałby przedstawić na forum rady, to proszę bardzo. Proszę bardzo, jako pierwszy pan sołtys. Ja mam pytanie do pana wójta. Panie wójcie, z tą drogą gminną, tam w Pawłowym Leśniczówki do powiatowej, no tam na Dobczy. Tam coś pan wspominał, tam jest kawałek tej drogi, nie wiem, 300-400 metrów, to należy do nadleśnictwa Sieniawa, a do reszty jest gmina Adamówka. Jest jakaś możliwość zamiany, czy tam jakieś grunty gmina ma
Majdanie, co to drogi leśne, może by to jakoś postarać się zrobić taką zamianę, jak to było stanie. Więc stosowny wniosek po uzgodnienia na poprzednich komisjach został do nadleśnictwa w Siemianie wystosowany i on między innymi zawiera propozycję zamiany właśnie tego odcinka drogi, który jest w ciągu naszej drogi gminnej łączącej drogę powiatową, która prowadzi do Cewkowa i drogę powiatową z kolei no, też prowadzącą do Cewkowa, ale na relacji, ta pierwsza jest z relacji Adamówka-Cewków, a ta druga jest z relacji Dobra-Cewków. I ta droga, gdybyśmy i tak uzasadniliśmy, że gdyby została przejęta, pociąg drogowy miałby jednego właściciela. Także no, czekamy na odpowiedź. Wiadomo, że tej decyzji nie może podjąć samodzielnie pan nadleśniczy, musi to uzgodnić z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Także tutaj no, trzeba się uzbroić w cierpliwość. Natomiast no, nasze propozycje myślę są tyle atrakcyjne, że nadleśnictwo zechce z nich skorzystać. Dziękuję bardzo. Czy jakieś inne pytania sprawy są jeszcze? Proszę bardzo. Ja właśnie w sprawie kurnika. Po to przyszedłem tutaj, żeby właśnie ruszyć tą sprawę. Więc podjąłem, po prostu pojechałem do Miszczów, czyli do gminy Drycza. I okazuje się, no byłem właśnie w dziale inwestycji i okazuje się, że można wykupić działki mniejsze niż 30 arów. Są wyjątki. Wykupywali, mówią, że nie ma problemów. Następna sprawa, sprawa zgód, czy właściciele poszczególnych działek się zgadzali na wykup 3 metrów poza rogiem, poza pasem drogowym. Więc uzyskałem, to znaczy rozmawiałem z 4 osobami, z 3 osobami na razie. Adam Zwoliński na Nowoświatowym powiedzmy powiedział, że nie będzie problemu. Marian Kołagowiec powiedział również, że nie ma problemu. I tutaj no, pewnie taka sporna sprawa. Ten Edward Dejat na prosto pomnika. Też wczoraj z nim rozmawiałem, więc po prostu mówił, że odstąpi tą działkę. I po prostu no, chciałbym, żeby ta sprawa jakoś ruszyła. Nie wiem, czy właśnie jestem we właściwym miejscu, czy to zgłaszać na komisji, czy w ogóle właśnie, no właśnie, może jakieś pieniądze znaleźć na to wszystko i coś by trzeba było z tym zrobić w końcu, bo nie da się. W środę, jak były rozdawane jabłka, stałem z panem Stysiem, że tak powiem, jechał tyr, to czapka poleciała 15 metrów dalej. No, no to tam się nie da przejść, ani przyjechać już w tej chwili przy tym ruchu. Tyle chciałem. Dziękuję bardzo, proszę pan wójt. Proszę pana, działki, jak pan widzi pod uchwale dotyczącej przejęcia przez nas działki, mogą być mniejsze. Proszę zauważyć, my przejmujemy działkę o powierzchni przy 40 tam iluś metrów, a więc niespełna, niewiele przekraczającą krzak. Natomiast musi być do tego uzasadnienie. I teraz, gdyby o taki podział wystąpił zarząd dróg wojewódzki na powiększenie, na poszerzenie drogi wojewódzkiej, to jest oczywiste, że można to rozszerzyć. Natomiast trzeba zacząć od tego, że to jest droga wojewódzka i my nie możemy, wybudować przy drodze wojewódzkiej gminnego chodnika, bo właściciel drogi wojewódzkiej nie pozwoli nam. Natomiast może te działki wykupić województwo podkarpackie. A my, no z
całym szacunkiem do wszystkiego, no my nie jesteśmy krezusami, którzy będą finansować taki potężny samorząd jak Wrocław. Przecież to by było śmieszne. I każdy, i wie pan co, powinien pan sobie zdawać z tego sprawę, że każdy radny, który tutaj przychodzi, ma reprezentować interesy gminy Adamówka. Jest pan radnym Rady Gminy Adamówka. I jako taki ma reprezentować interesy gminy Adamówka. I naprawdę my nie możemy każdego wyręczać ze wszystkiego. Już ja kiedyś, to radni, którzy mają starszy staż, bo kiedy były dofinansowywane drogi powiatowe, to tak troszeczkę ironicznie powiedziałem coś, co niestety się sprawdza już, że tylko czekać, kiedy będziemy musieli dofinansowywać drogę wojewódzką. I my ją dofinansowujemy. Ja panu powiem, że złożyliśmy w tym roku kolejny wniosek, żeby można było dokończyć remont tej drogi, no, tak, żeby ona, powiedzmy, od Adamówki w kierunku granicy naszej gminy na południu wyglądała tak, przynajmniej jak wygląda na odcinku od granicy do Adamówki. I mamy nawet wstępne zapewnienia, że może się tak zdarzyć, że cały odcinek w tym roku będzie finansowany i my będziemy musieli wyłożyć, pewnie mimo trudnej sytuacji, pewnie będziemy stawać, za przeproszeniem, na głowie, żeby tę kwotę rzędu 120 tysięcy, bo 10% udział byłby wymagany, gdzieś znaleźć, mimo że to jest nie nasze zadanie. A teraz pan próbuje przekonać mnie, żebym ja, reprezentując interesy wszystkich mieszkańców gminy Adamówka, zaczął od tego, że będę wykupywał grunt pod zadanie, które nie jest naszym zadaniem. No to już by było przekroczenie, bo czy pan zdaje sobie z tego sprawę, ile zadań, które są zadaniem obowiązkowym gminy, nie jest realizowanych ze względu na brak środków? To co ja powiem mieszkańcom Dobczy, że nie mają kanalizacji? Co ja powiem mieszkańcom Pawłowej, że nie mają kanalizacji? Co ja powiem mieszkańcom, gdy trzeba rozbudowywać ujęcie wody? Nikogo, żadnego innego samorządu to nie interesuje. Niech pan próbuje wyciągnąć jakieś pieniądze od innego samorządu. Natomiast musi pan sobie też zdawać sprawę z tego, że samorządy gminne mają do dyspozycji bardzo różne budżety. Nasz budżet jest taki skromny, chociażby z tego powodu, że u nas podatki są o 50% obniżone. Że my, o czym wspomniałem, do bieżącej działalności związanej z zadaniami wodno-kanalizacyjnymi dokładamy 100 tysięcy. Ja się bardzo cieszę, że tylko tyle. Ale do bieżącej musi pan sobie zdawać z tego sprawę, że musimy finansować rozwój tej sieci. Że mieszkańcy i dzięki... Nie użyję tego słowa, które chciałem powiedzieć, bo powie pan, że za dużo. Dzięki, że mają taką inicjatywę i się budują i my musimy... To jest nasz obowiązek. Oczywiście no, też niekoniecznie tak reagują, żeby podciągnąć im sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną. Nie robimy żadnych utrudnień co do lokalizacji. Nawet jeżeli ktoś troszeczkę chce tam na boku, co się wiąże z większymi kosztami, to realizujemy. Mamy do przygotowania ponad 20 działek. Na razie tam jest burz. Trzeba olbrzymie nakłady, żeby to można było przynajmniej na razie podzielić. To są nasze zadania własne. I to powinno być po prostu oczkiem w głowie każdego radnego. A nie realizowanie jakichś
bo nie chcę pana obrazić, ale mrzonek, ja wiem, że zadania bardzo ważne, tylko nie zadania gminy. Panie wójcie, nie wiem, czy pan wie, o jakiej skali ja mówię. Jest to około 600 metrów razy 3, to jest 18 arów. Więc to nie są zbyt duże koszty, ażbyśmy mogli aplikować o jakąkolwiek dofinansowanie, to musimy mieć po prostu wykupiony pasek ziemi, żeby na przykład właśnie jakiś program wchodzi odnośnie bezpieczeństwa przy drogach, nie? Żebyśmy mogli do niego aplikować, to my musimy mieć te 3 metry po prostu gruntu poza pasem drogowym. Poza przy rowem. Drodze gminy. Ale dlaczego nie? A przy drodze wojewódzkiej, panie radny, powinien aplikować pan marszałek województwa podkarpackiego. Dali uzgodnienie z propozycją radnego. Tak, nie żeby tego, bo myśmy z panem Adamem rozmawiali, że ten chodnik nie jest jakoś potrzebny, naprawdę jest potrzebny, tylko nie wiemy, jak to zrobić. Ja ten problem stawiam, żebyśmy po prostu może jakoś po prostu... Ale panie radny, kolegramy, to nie jest ten przepis na dzień dzisiejszy, bo my ten chodnik już dawno widzimy. Panie radny, jeżeli ja coś mogę jeszcze wtrącić się. Wie pan co, ta droga jest przewidziana do przebudowy i jeżeli my będziemy robić w taki sposób, jak pan wspomniał w gminie Dreńcza, gdzie w ciągu 2 lata wcześniej poszły bardzo duże pieniądze na chodnik, droga została przeznaczona do przebudowy, później ten chodnik za te pieniądze został zniszczony, zabrany, nie wiadomo gdzie ta kostka poszła, już nie powiem. I później poszły pieniądze bardzo duże, które zarząd województwa przeznaczył na ten chodnik. Jeżeli by u nas coś takiego było, to jest już jakieś nieporozumienie moim zdaniem, nie? Ja myślę, że jeszcze trzeba się uzbroić w cierpliwość, poczekać chwilę, może rzeczywiście się uda, że ta droga będzie przebudowywana, jeżeli będzie przebudowywana w taki sposób, jak na tamtym odcinku od Sieniawy do zjazdu na autostradę, no to te chodniki powstaną i w Majdanie, w Adamówce i nie powiem w Cieplicach. Ja bym wolał, żeby na przykład zrobić chodnik w Cieplicach przy drodze na przykład gminnej, czy nawet w Krasnym czy w Adamówce, niż wykupywać w taki sposób. Bo ja bym się uzbroił jeszcze w Cieplicach. Moje zdanie. Nie ma sensu robić czegoś takiego jak chodnik, który zrobić i później go pojawić w czasie zaraz zbierać, a zwłaszcza po 2 latach, bo to było 2 lata. Poszły bardzo duże pieniądze. Także radziłbym uzbroić się w Cieplicach. A ja bym proponował, żeby pan nie jeździł po okolicznych samorządach, tylko żebyśmy się spotkali z kierownikiem rejonu dróg publicznych w Lubaczowie, który jest najbliżej, który administruje tą drogą i żeby pan uzyskał od fachowców, którzy znają temat, jak można go rozwiązać i co należy zrobić. Bo wie pan, bo taka radosna twórczość to niczego nie może ma pan rację po prostu. Na pewno ma pan rację, ale po prostu pan stawiam temat po to, żebyśmy go spróbowali jakoś rozwiązać, nie? Ale ja panu oświadczam, że ja na ten temat z panem kierownikiem rozmawiałem i dokładnie powiedział tak jak pan wiceprzewodniczący przed chwilą, że poczekajcie, bo droga będzie. Pan kierownik powiedział w ten sposób. Ta droga musi być przebudowana. Mówi, bo całe szczęście, że ta zima wyglądała tak, jak wyglądała. Bo widzimy, w jakim ona jest stanie. I mówi, jest ona zagrożona tym, że może zostać jako droga wojewódzka całkowicie zamknięta. Bo to, co byłoby nawet zrobione, myślę, że będzie, to nie jest takie wzmocnienie tej drogi, która zabezpieczałaby ją przed przełomami. Które mogą wystąpić zawsze w okresie zimowym, dlatego że ta droga jest zaprojektowana na bardzo na ruch, który występował ileś tam lat temu, gdzie w ogóle nie było takiej liczności pojazdów i nie było takiej ilości pojazdów i tak dalej. Zresztą robiliśmy tutaj chodnik w Adamówce, to widać było przy wszystkich zatoczkach, jaka to jest potężna zabudowa. Miejscami asfalt jest położony, szczególnie na poszerzeniach na piasku, bez żadnych podbudowy.
Także myślę, że po prostu gdyby odbyło się takie spotkanie, wystarczy z kierownikiem zarządu dróg, to wiedziałby pan, jaka jest kolej rzeczy. Ja jestem otwarty cały czas. Panie Wojciech, czy jestem gatunkiem do pana? Wszyscy mamy rację teraz, bo pan ma rację i radny ma rację. Tylko my musimy dojść do tego, żebyśmy znaleźli na to pieniądze i możliwości. Dziękuję bardzo. Ja może powiem to, co tutaj mówi kolega, no troszeczkę cierpliwości. No, proszę państwa, droga wojewódzka, szerokość to standard minimum 7 metrów. Jeżeli ta droga będzie przebudowana, to musi być też, prawda, poszerzona. Nikt dziś drogi nie przebudowuje, żeby nie było przy drodze chodników. Nawet mało tego, po stronie lubelskiej już projektują, to co mówiłem na ostatniej chyba sesji, nawet ścieżki rowerowe. I teraz tak, zakładam, ja jestem całe serce, bo tam uważam, że też no jest tam niebezpieczeństwo, prawda? Bo ten pas wolnego ruchu, który jest w tej chwili w tej drodze, troszeczkę za mocny. Ale załóżmy, że takie założenie powiem, że budujemy ten chodnik, prawda? Czyli za 3-4 lata, my go wybudujemy za 3-4 lata, jak będzie poszerzenie tej drogi, to przyjdą koparki, wszystko pójdzie w górę, bo Urząd Marszałkowski zrobi projekty takie, jak powinna wyglądać droga na standard XXI wieku, droga wojewódzka. I ja uważam, że naprawdę spokojnie poczekajmy, jeżeli było tyle lat tak, to jeszcze te, nie wiem, może 2-3, może szybciej, no ta droga będzie na pewno przebudowana. No, zresztą wszyscy mówią, no wszyscy o tym mówią. Nawet jak był pierwszy projekt przebudowania tej drogi od strony odjazdu z autostrady do strony Sieniawy, to mówiło się, że to jest jako pierwszy etap. Drugi etap będzie od strony Sieniawy tutaj do granicy województwa lubelskiego. Ja myślę, że spokojnie byśmy naprawdę powinni poczekać. No, jeżeli załóżmy tak będzie, że ta kadencja będzie upływać i nic się nie będzie działo, no to też musimy, no nie wiem, jakieś może inne rozwiązania podejmować, żeby ktoś się bardziej przyjrzał temu problemowi. Dobra. Proszę bardzo, pan radny. Panie Wójcie, ja bym chciał powrócić do tematu chyba jeszcze z pierwszej sesji tej rady, gdzie w świetnej pamięci radny Kuszczak Mikołaj mówił o tej drodze i myśmy wielokrotnie na sesjach paru kadencji pod rząd też żeśmy planowali tą drogę. Kowale, Dobcza, Dobra. No, ostatniej kadencji było tak, że jak Sieniawa zrobi do mostu, do granicy, to mu się resztę drogą tą zajmiemy. No, tak chciał, żeby Sieniawa zrobiła. Szczęście, tak. Szczęście to jest. No, tak, dla nas to jest, jak nie mamy w planie, a należałoby zrobić. I najgorsze jest to, że wiele osób z Dobrej, nawet Czec, pracuje na terenie naszej gminy, naszych firm. Bardzo dużo ludzi. Wiele rolników korzysta. No i wiele mieszkańców Krasnego Dobczy Kowali miałoby, tak jakby powiedzieć, troszkę skróconą drogę w kierunku autostrady, powiatu i tak dalej, bo jest tu jednak trochę skrót. No i pasowałoby jakoś pomyśleć, wrócić do tematu, bo rozmawiamy już wiele lat, jak sobie przypominam. Może by jakoś ruszył i tą drogę zrobił w jakiś taki, może nie od razu ekstra sposób, ale chociaż na podbudówce kamieniem to równo wysypać, nami ukopać, może od tego będzie zaczęli. Co pan na to? Już odpowiem. Proszę państwa, po pierwsze, to musimy dokończyć ten potężny projekt, który jest realizowany. Ja wiem, że kto z was ma instalację fotowoltaiczną, to on już z niej korzysta, cieszy się, a my z rozliczeniem jesteśmy ciągle w powijakach. I tak jak powiedział jeden z radnych, on nie powiedział tego złośliwie, ale sedno sprawy. My już jesteśmy szczęśliwi, wy się teraz martwcie. Ale w tym martwieniu wy musicie nam pomóc i nie oczekiwać, że będziemy robić następne przedsięwzięcia, dopóki tego ostatecznie nie rozliczymy. A problemy są różne. Na przykład problemem jest to, że o ile przy
fotowoltaice był nadmiar chętnych, to tyle, to teraz przy kotłach nam brakuje chętnych. Ja ze strachem, ze strachu przed konsekwencjami jeszcze nie liczę, jakie one mogą być, bo to można wszystko wyliczyć. To się może nawet skończyć tym, że nie dostaniemy finansowania w ogóle. Bo my musimy odpowiednie wskaźniki osiągnąć. I gdy był nadmiar, to ludzie się denerwowali, a byłem spokojny. Najwyżej mogą się bać jakichś tam interwencji, że to nie wiadomo, w jaki sposób jest dzielone. Ale w sytuacji, gdy jest za mało chętnych, jest problem. Także, no niestety, musimy poczekać, dopóki po prostu najważniejsze sprawy nie zostaną rozstrzygnięte. Natomiast też musimy pamiętać o tym, że mamy podpisaną umowę na rozbudowę świetlicy w Krasnym. Mamy zaproszenie do podpisania umowy, dofinansowanie tego wszystkiego, co będzie robione przy Majdanie. No dobrze, że tam są długie terminy, ale no musimy pomyśleć i realizować no te rzeczy, które po prostu z jednej strony są zaczęte, a z drugiej strony, do których mamy tutaj w Majdanie 500 000 dofinansowania. Nie możemy sobie pozwolić i proszę zrozumieć, bo ktoś może myśleć, że ja się uparłem, jestem przeciwny, żeby coś tam robić. Czy ktoś lekko podniósł rękę, że a, dajemy sobie 500 000, co to ja nie ma. To nie tak powinniśmy podchodzić. Zawsze ta gmina charakteryzowała się właśnie cierpliwością, no po to, żeby maksymalnie wykorzystywać wszelkie nadarzające się okazje. Tak musimy działać dalej. A ile jeszcze brakuje właśnie tych kotłów? Panie Wójcie, właśnie jeszcze raz to pytanie słyszymy, że mamy problem, bo... No, mamy problem, więc proszę Państwa, to nie jest to więcej kotłów. Powiem tak. Aha, i a co jest przyczyną tego? Proszę? Co jest przyczyną tego, że mamy ten problem? Główną przyczyną jest to, że po prostu mieszkańcy nie mają kotłowów. Aha. Chętnych... No panowie, którzy przyjechali na spotkanie, to byli w szoku, oni zdjęcia robili, mówi tyle chętnych pan nie widzieli. Mieliśmy 240 chętnych. Ale panie Wójcie, bo pan wie, że i dobrze, pan wie, że myśmy razem chodzili, my to wszystko razem pracowali. I teraz pierwszy raz to słyszę, że mamy problem. No można się tego było spodziewać, bo jeżeli mieszkańcy mają takie budynki, w których nie można było zmieścić zasobnika na ciepłą wodę 300-litrowego. Ale to pierwszy raz słyszę, już mi pan wie, to pierwszy raz słyszę. No i to jest nasz problem. Chodź do mnie przyjechał, to jest wyobrażam, że kładzie się na podłogę. Jaka już? Jeden przodówcie! Jaka już kopie? Proszę wysłuchać. Jestem jednym z tych, którzy zgłosiły kotła i chętnie budowy, ale przyszedł, jakbyś mi sprawdzała, przebudować całą kotłowię. Zbiornik przenieść tu, bo jej nie pasuje. Na drugą stronę tyle mi dała zadań, że ja zdymiałem. Ja mówię, przepraszam, ale gdybym ja wiedział, że będę kiedyś miał taki kotł, to bym wszystko od razu postawił po jednej stronie, drugiej po drugiej stronie i byłby problem z głowy. Teraz takie warunki, które my. Od razu powiem dlaczego jeszcze. Cena, to też jest druga sprawa. Jeżeli ja mam, jak mówimy, mamy solary, teraz jeszcze jest fotowoltaika, a palę tylko ostateczności, jak koniec października do, moją zapowiedź już teraz, już nie palę, no więc inwestycje, które właduję, a szczególnie przeróbki, no to ja nie wyobrażam sobie. I myślę, że przy zmianie klimatu nie będzie na pewno już tak. Będą chwilowo oczywiście mrozy, będą inne możliwości, ale na pewno nie będzie tego, co było kiedyś. I dlatego, a jeszcze ja wziął na drzewo, no 20 kubików zgromadzić, zabezpieczyć i trzymać na cały czas. To są sprawy, które... No, nic więcej. Ja, to nie jest moje tylko zdanie, ale ja się przedstawiam jako, że... Jedno z tych, które ma problem. Tak, no
spotkało i tyle. Ja patrzę na to, nawet teraz mówię, to dobrze pan mi powiedział. Ja żałuję, że nie wziąłem więcej fotowoltaiki, bo to jest naprawdę przyszłościowe. Tak. Jakby nie było, czy tych słońca nie będzie tak dużo, ale jednak wytwarza ten prąd i na tyle, na ile będzie potrzebny, na pewno wystarczy. Także to dziękuję. I teraz dziękujemy Maciej, bo będzie problem. Wracam do pytania. Żeby to rozliczyć, ten projekt, ile jeszcze potrzeba kotłów zainstalować? No właśnie. Mamy 97 wpłat. We wniosku mamy 165 kotłów. Oczywiście to nie jest tak, że musimy, że brakuje nam na 168. Przepraszam, że brakuje nam 68, dlatego że tam, tak jak powiedziałem, to można wyliczyć, ile musimy mieć, żeby uzyskać po przeliczeniu odpowiednią ilość punktów, by wniosek nadal mógł tych wniosków, tych punktów tyle, żeby było finansowanie. Natomiast no to w tej chwili na pewno jest za mało. To ile nam brakuje? Zresztą się nie zdobyciało. Ale wójcie, byłem ostatni zapisany, pamiętam ten numer na tym liście, gdzie zapisywałem i do tej pory nikogo nie było. Nie, no, chociaż no, mój jeden nie uratuje projektu, nie, ale zawsze będzie jeden do przodu. To nie jest jeden, bo my takich mamy, kilka. Mamy, nie wiem, czy mamy kilka, natomiast no, nie aż tyle, ile potrzeba. Ile możliwe do zainstalowania. Bo wiadomo, idealnie jest, jeżeli się wykona wszystko, to środek jest więc proszę Państwa, no, była robiona weryfikacja i jeżeli weryfikujący stwierdzili, że nie ma możliwości montażu kotła, no to nie podpisujemy umowy, no przecież nie jesteśmy. Także my mamy 97 wpłat, także taki pewny. Bo ci mieszkańcy już płacili, są dostarczane, są te koty sukcesywnie dostarczane i rusza montaż, ale no mówię, to jest ciągle. Ale pozytywna weryfikacja, to ile osób było do pozytywnej? Czyli z pozytywnej. W momencie składania jest. W momencie składania weryfikacji to w przypadku tej dwóch instalacji było bardzo korzystne, natomiast w przypadku tej trzeciej okazało się, że w a pani to jest procentowo nie przekazała jakiegoś komentarza. Nie, ona przekazała, to znaczy to granica właśnie tych maksymalnie było, także tutaj jeżeli chodzi o rezygnację, to było bardzo mało. No. Czy jakieś sprawy są? Nie, właśnie. Nie, proszę Państwa, na komisji padło takie pytanie, bo sprawa dotyczy strajku nauczycieli i w związku z tym radni byli ciekawi, ile nauczyciele zarabiają. Więc oczywiście, tak jak powiedziałem od razu na komisji, bo to nie jest istotne, kto ile zarabia, tylko w danym stopniu awansu zawodowego. No pewnie te dane was zaskoczą, bo media mówią zupełnie co innego. Zresztą ja to sam też określałem. Więc jeżeli chodzi o od razu zaznaczam, o wynagrodzenia brutto ze wszystkimi składnikami, ale to co mówię, to jest stuprocentowo pewne, bo nawet jeżeli nauczyciel tak średnio w danym stopniu awansu zawodowego nie zarobi w ciągu roku, to w styczniu dostanie wyrównanie, tą tak zwaną 14. Więc tak, nauczyciel stażysta w chwili obecnej miesięcznie brutto średnio zarabia 3045 zł i 21 groszy. Nauczyciel kontraktowy
3380 zł. 18 groszy. Nauczyciel mianowany 4385 zł. 10 groszy. I nauczyciel dyplomowany 5603 zł. I 19 groszy. To numer, to jest minus 30. Nie, minus 30. Nie, ale to się staje na rękę. Na rękę to by było bardziej. No, a na jedną czy na obie? Na obie. No bo jak nauczyciele mówią, że na rękę zarabiają tam ileś, no to jak mają dwie, to mniej więcej są miejscami. Więc proszę Państwa, no wszyscy się posługujemy. No kto mówi o wynagrodzeniu netto wójta gminy? Kto mówi o wynagrodzeniu netto? No co to jest na rękę? Nie ma czegoś takiego, nie ma pojęcia takiego. Jest wynagrodzenie brutto i netto jest, no ale netto można sobie policzyć. Takie są wynagrodzenia. A podatki wszyscy płacimy. No wszyscy płacą podatki. Ale są i zwroty podatki. No i są zwroty podatki. No są, do tego no nie można operować kwotą. Ile ma na liście do wypłaty, bo może mieć pożyczkę, bo może mieć w większości ma. No, tutaj no, to jest, zresztą mówi się właśnie w mediach, przekłamując o wynagrodzeniu właśnie na rękę, o wynagrodzeniu netto, ale tak naprawdę no, porównywać można tylko i wyłącznie wynagrodzenia brutto. Panowie, mamy tak, mamy byłego nauczyciela, mamy nauczyciela i następnego byłego nauczyciela. Więc niech obecny nauczyciel powie, jak może wyciągnąć, ile na tę rękę wyciągasz. O! Osobiście nie można tak. Dobra, ale ja bo kolega koledze radnemu może powiedzieć. Nie chcę, to niech on nie mówi. Ale to jest miejsce publiczne i... Ale słuchajcie, i chodzi mi o to... Nie, bo faktycznie brutto to co tam? Zostanie nie, to jest minus podatek, no nic więcej. Wszystkie świadczenia, bo tam ja wiem, brak mieszkania, albo jazdy, nie wiem co tam jeszcze jest w tych wszystkich. No. Ale nie wszystko nam się kłóci, bo my jesteśmy od pomagania, a nie od uczenia się między sobą. Czy pokażę się tematem, tylko mam sobie oficjalną kwestię? O, widzisz, o nie, i ona się troszeczkę różni od panu Wójta. Nauczyciel stażysta obecny to jest 2538 brutto. 2538. Kontraktowy to jest 2611. Mianowany to jest 2965. A nauczyciel dyplomowany to jest 3483. Więc proszę, oczywiście, nie, jeżeli już mówimy o pomocy, to skupmy się na tej pomocy i na tym dodatkowym, jak tutaj mamy. Możemy to przecież chyba też powiedzieć, prawda? Czyli one są na poziomie praktycznie minimalnym, bo jeżeli chodzi o dodatek wychowawczy, to jest niespełna 60 zł. Absolutnie. 60 groszy. To było 50 do niedawna 53 i teraz 60. Jeżeli chodzi o dodatek wiejski, to już nie mamy zostanie zabrać, to jest 10%. Jeżeli chodzi o dodatek motywacyjny, to jest 0%. I jeszcze któryś z dodatków, który został też bodajże mieszkaniowy, to jest 5 zł na osobę, który też został zabrany. Więc proszę Państwa. Więc może to są te dane, które Pan mówił, to są dane do tyłu. Nie, to są dane aktualne. W tej chwili takie musi, uzyskać. Chcę powiedzieć, że do tego, bo już jak idziemy na wymianę argumentów, to jeszcze mam taki argument w zanadrzu, że jeszcze nauczyciel w terenach wiejskich ma 10% dodatek do wynagrodzenia zasadniczego, który tu nie jest uwzględniony. A który zostanie już chyba rozbrany. Ale jest. No jest. Ale jest, my koszty ponosimy. Więc proszę Państwa, chcę tylko powiedzieć, że u nas pracownik na stanowisku kierowniczym z dużo, no zresztą nie będę tego stopniował, z wyższym wykształceniem niż ma jakikolwiek nauczyciel w szkole podstawowej zarabia nie więcej niż nauczyciel dyplomowany. Żaden pracownik, który przychodzi do urzędu gminy, nie ma 3045 zł średnio.
Ludzie, przychodzą pracownicy z wykształceniem wyższym. Ale żaden z tych, który przychodzi do pracy, siada za biurkiem, nie ma do czynienia z dziećmi. To jest rodzicami. Rodzicami, i tak dalej. Kuratorium, i tak dalej. Proszę Państwa, ja jestem byłym nauczycielem. I mam porównanie pomiędzy moją pracą jako nauczyciela, a pracą tutaj. Mam porównanie. Ludzie, w Pańskiej pracy tego nikt nie neguje, bo Pan siedzi. My tu widzimy, ale mamy obserwację. Pan poświęca dużo czasu. Ale nauczyciel, bardzo ważne, że ja się zawsze odzywał, nie może źle, ale będę tego do końca bronił troszkę. Nie, ja nie mówię, że oczekiwania są niesłuszne i tak dalej. Tylko mnie przeraża ogrom kłamstwa, które jest przy okazji podawane dla obu mieszkańców. Bo to po prostu nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Dlaczego nauczyciele nie chcą się zgodzić na 40-godzinny tydzień pracy, ale w szkole? No naprawdę, proszę mi wierzyć, żadnemu z moich pracowników nie przychodzi do głowy, że on coś weźmie sobie do domu i w domu zrobi. No nie nawet nie odważy się, mimo że to robi, ale skarbi to tak gminnie. Nie, pani skarbnik nie robi tak, ona zostaje. Ale do domu też czasami bierze. Więc proszę Państwa, to nie wolno się, nie chodzi o to, żeby się licytować, tylko chodzi o to, żeby mówić prawdę. Nie przesadzajmy, my mamy kontakt z nauczycielami i wiemy, jak to jest. Ja publicznie to mówię. Całym złem polskiej oświaty jest karta nauczyciela. A to coś innego. Zupełnie inaczej pracują panie, które są w ośrodkach przedszkolnych, gdzie nie ma karty nauczyciela. Zupełnie inaczej. Za dużo mniejsze pieniądze. Powiedzmy, w prywatnych przedszkolach to wystarczy. W takim razie mam pytanie do pana. Czy pan jest orientowany, ile dziennie średnio pracuje dany nauczyciel? Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Bo też media różnie podają. 3 godziny, 4 godziny. Szczególnie w ostatnich spotkaniach. Tak podają. No, dlatego, że pracuje? Dziennie w szkole 3-4 godziny. No, jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne, żeby zrealizować 18-godzinny etat, pełny etat, no to łatwo policzyć. 18 dzielone przez 5 i wychodzi. Tak jakby policzyli godziny pracy speakera telewizji, prawda? Pół godziny, co mówi czy co dzień. Ktoś pan mówi doskonale, bo też był nauczycielem, ja pracuję nauczycielem, zależna firma, ostatnio zlecone były badania i polski nauczyciel pracuje co najmniej 47 godzin tygodniowo. To nie jest też 40 godzin, na które my się nie chcemy, panie wójcie, zgodzić. Pan doskonale wie, że on nas to nie zawiera, bo to karta nauczyciela. Nie, dlatego mówię, i o tym nie panie wiatrze, że to jest całe zło polskiej oświaty. To jest całe zło polskiej oświaty. To już trzeci kolejny rząd chce coś z tym zrobić, a zbina zależy na nauczycieli. Ale to środowisko nauczycielskie w taki czy inny sposób reprezentowane nie zgadza się na zmianę karty nauczyciela, na zmianę chociaż, żeby ona była normalna, żeby polski nauczyciel pracował na takich zasadach, jak pracują nauczyciele w innych krajach. Ale to też nie do końca, panie wójcie, jest prawda, bo tam są takie napełnienie, które też przeszkadzają pracy nauczycieli. To nie jest tak, że nauczyciela. Oczywiście. To nie jest tak, że my dzwonimy karty nauczyciela, bo go nie ma, ale to jest dużo takich zapisów, które jest niekorzystne dla nas. Oczywiście, ale. Też zasadnicze wynagrodzenie. Ale proszę Państwa, jeżeli już mówimy dyskutujemy o takich sprawach, czy ktoś słyszał, żeby jakikolwiek nauczyciel nie uzyskał awansu zawodowego? Jak przygotuje dokumenty. Na pewno wykształcenie. No taka jest prawda. W związku z tym, no, gdyby było tak, że egzamin na prawo jazdy wszyscy zdają, co byśmy o tym powiedzieli? Że to jest jedna wielka lipa. No i o takich lipach, które występują w systemie oświaty, trzeba mówić otwarcie. I powinno to wypływać właśnie ze środowiska nauczycielskiego, bo to
No, jaką ja miałbym dumę z tego, że jestem nauczycielem dyplomowanym, jeżeli wiem, że każdy może być dyplomowany, kto tylko chce i zrobi papiery do tego. Przecież ja uczestniczyłem w komisjach, które właśnie zajmowały się awansem. No, to naprawdę przebieg tej komisji był żenujący. Ja to mówię otwarcie publicznie. Przebieg jest żenujący. No, zresztą to po prostu nie po wynikach. No, co to za biegły za kierowca, który wie, że ten egzamin każdy zna. To za pierwsze wejście. Pracowałem z wami dwa razy i nigdy nie wiedziałem, czy ten wynik będzie pozytywny. Proszę? Nigdy nie wiedziałem, czy ten wynik będzie pozytywny. Ale, to nie dotyczy wszystkich przypadków. Bo mi chodzi o to, że to po prostu degraduje rangę każdego jednego nauczyciela. Bo jeżeli ja wiem, że biorę w czymś udział i wynik jest z góry wiadomy, ale skąd co to robię? No jest wiadomy, no bo nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś nie otrzymał. No dobrze, a nawiązując do awansu, niech będzie urzędnik. Nigdy nie słyszałem, żeby któryś urzędnik nie awansował. Na tej samej zasadzie. Ja was bardzo panowie przepraszam, że ten temat zacząłem głośno. Ja już bardzo was przepraszam. Chodźmy ten temat. Ja nie słyszałem, że któryś urzędnik nie awansował. Tutaj nie ma awansu. No to nie ma, ale ja nie słyszałem, że któryś nie awansował. Ale nie ma awansu. No na podobnie stanie, jak możemy wyjść? Albo jak możemy znać wynik jakiegoś egzaminu ze środka? Nie, no. No akurat jestem kandydatem 4 i 3 instruktorskich, nigdy nie byłem prezesem. Ale już nie mam ja sam się nie dajcie. Odnośnie samego wykształcenia, mówi pan, że zmotywowałem się urzędnicy bez wyższego wykształcenia. Może i tak, ale są urzędnicy, którzy tego wyższego wykształcenia nie mają. A jeżeli zobaczymy na strukturę wykształcenia nauczycieli, proszę sobie uwagę, że nauczyciel ma... No dobrze, przepraszam, co się dzieje? Ale dajcie już to. Nauczyciel ma 2 kierunki, podyplomowe 3-4, a może nawet jeszcze więcej. Także to nie jest tak do końca, że analogicznie jest tutaj wykształcenie i Panie Piotrze... I my może nauczyjemy się w ten sposób też niedocenieni. Powiem tak, ja też studiowałem. Razem z nauczycielami. I od razu powiem, nie z terenu naszej gminy. W niektórych przypadkach to się zastanawiałem, co oni mogli nauczyć. Taka jest prawda o polskiej oświacie i trzeba o tym mówić. Ja to kiedyś nawet poruszałem, kiedy było spotkanie z panią minister na samym początku. I miałem nadzieję, że tak się stanie. Że wreszcie będzie można powiedzieć, że nie wszyscy nauczyciele są doskonali. Można krytykować wójta, można krytykować ministra, premiera, prezydenta, ale gdyby ktoś powiedział, że jest zły nauczyciel, o, to by było bardzo... To by się odbiórka pójść widła. Nie, no, proszę zapytać. Proszę bardzo. Ja tak słucham to i panie wójcie, jeżeli... On ma takie zdanie, że nauczyciele się nie nadają do nauki i tak dalej, a my będziemy mówić. Wszyscy będą mówili, że nauczyciele są nie tacy, jak powinni być, nie uczą tak, jak im należy. To efekty są tego, może pan tego nie słyszy, ale ja słyszę, że nauczyciel jest zły, nauczyciel taki, a z drugiej strony patrzą na każdego nauczyciela teraz rodzic, szczególnie młody, który nasłucha się wszędzie, że może wszystko. I ten nauczyciel, to jest w tej chwili, nie wiem, czy on ma po prostu uczyć i wymagać, czy po prostu ma się bronić przed rodzicami, które każdy zarzuci mu, że ten. Ale to tak tylko ad vocem. A mam takie pytanie. Nie wiem, czy u nas będą strajkować, czy nie. W jaki sposób, jeżeli będą strajki tutaj, jeżeli nauczyciele podejmą strajk, będą zabezpieczone. Co my zrobimy? Dzieci, które będą musiały przyjść do tej szkoły i będą musiały mieć opiekę, bo rodzice nie mieć. Panie radny, przecież dla nauczyciela w szkole najważniejsze jest dobro dziecka. Szkoła w ogóle jest tylko. No, nie, panowie. Nauczyciel ma uczyć, dziecko ma się nauczyć. To jest to, co dwa obowiązki na dziecko przychodzi do domu, mówi, ten nauczyciel się, nie chce mi się uczyć, mówi, ten nauczyciel się na mnie uziął, rodzic idzie.
I do dyrektora mówi, ten nauczyciel się uziął na moje dziecko. Więc proszę Państwa. I w jakiej sytuacji? Nie, proszę Państwa, ja mówię o pewnych skrajnych sytuacjach, czy Pan mówi o pewnych skrajnych sytuacjach? Daleko, żeby zaszli, panowie, za daleko, żeby zaszli. Nie, nie, to za daleko, żeby zaszli. Nie, nie, to wcale nie jest tak. To wcale nie jest tak, że są tylko skrajności. Natomiast wszędzie jest potrzebny zdrowy rozsądek. I ja mówię tylko i wyłącznie, żeby nie mówić o rzeczach nieprawdziwych. Nie wolno po prostu w tej całej debacie kłamać. I nie powinna kłamać ani jedna strona, ani druga. Oczywiście, to jest oczywiste. Tylko, że nie może o całym nauczycielu. Nie rozmawiajmy o naszej gminie, o naszych nauczycieli. To wtedy... To się nie da, bo akurat nie da to wiedzieć, co? Jeżeli będą strajki, czy to nie będą miały opiekę, czy nie. Bo rodzice... Czy będę musiał... No nie, są takie właśnie te, co my zrobimy. Więc proszę Państwa, ja wiem oficjalnie tylko, że szkoła w Cieplicach nie będzie strajkować. Nie wiem, co, żaden dyrektor mi jeszcze nie zgłaszał, jaka będzie sytuacja. Także... No ale w telewizji słychać, że to nieuniknione jest, że nauczyciele to będzie strajkować. Ale nie wszystkie szkoły. Szkoły, no. Proszę Państwa, jeżeli chodzi jeżeli chodzi o to, jak my zabezpieczamy środki na oświatę, my, co jest potrzebne do zabezpieczania? No nie, to my sobie nie możemy nic zarzucić, bo akurat my wszystko płacimy. Tak, to nie jest tak, że są jakieś opóźnienia w wypłatach, że są jakieś problemy. Do oświaty olbrzymie środki dokładamy, zresztą ja to przedstawiałem na spotkaniu z dyrektorami, że po prostu trzeba tutaj bardzo oszczędnie podchodzić do wydatków, bo sytuacja jest taka, jaka jest. Natomiast nie wydaje się, że nie ma żadnych powodów, żeby dzieci z terenu gminy Adamówka miały pozostać bez opieki. Nie ma powodu. Właśnie ja chodzi, żeby zabezpieczyć i po prostu ten... Natomiast nie wiem, czy jak będzie wyglądał i czy będzie ten strajk, na czym ten strajk ma polegać, no bo to tak naprawdę no nie mówi się o tym, jak ma ten strajk wyglądać. No to właśnie, związki zawodowe weszły w spór z dyrektorami, chyba wczoraj dopiero, chyba poinformowały o tym, że będzie strajk i po prostu i to chyba... No, ale będzie strajk, jeżeli się po prostu stworzą do nas... Poniedziałek ma być jedna rozmowa. No, zobaczymy. Ale proszę zobaczyć, jakie tutaj są paradoksy. No, nauczyciele występują z żądaniami do dyrektorów szkół. Tak naprawdę to nie mają żadnego wpływu na to. To jest kolejny absurd. To od nas akurat nie zależy. No oczywiście, ale to jest kolejny... Ale te egzaminy nie zależą od nas, tylko ministra, który ustala te egzaminy stopnia awansu. Więc nie mamy na to do końca wpływu. Mam na ten temat inne zdanie. Ja mam też już, ale to nie zależy nic do tego. Bo to nie zależy wszystko od ludzi, którzy to realizują. W tej chwili stopień awansu to jest forma motywowania nauczycieli tylko. Na pewno jest tak, jak Pan Wójt mówi, ale po prostu, żeby tych nauczycieli jakoś zmobilizować do lepszej pracy, czyli oni muszą wykonać szereg przedsięwzięć, których by nie wykonali, gdyby nie było tego właśnie stopnia awansu. Państwo, ja myślę, że ten temat już chciał że winni samorządowcy są. Czy są jeszcze jakieś inne sprawy? My na pewno szanujemy. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakąś inną sprawę, którą chciałby postawić na porządku? Ale lżejszy kaliber, bo... Jeszcze coś do odnośności. Więc proszę Państwa, takie zmiany nas czekają. Olbrzymie. I my robimy wszystko,
żeby na terenie naszej gminy żaden nauczyciel nie został zwolniony bez prawa doświadczenia. I teraz tak, przetrwaliśmy trudne chwile, przetrwaliśmy 3 urlopy zdrowotne po to, żeby jakaś grupa nauczycieli mogła przejść na jakiekolwiek świadczenie. Nie myślcie, że wszyscy podejdą w taki sposób, żeby przejść na to świadczenie. No niestety. I teraz, no o czym to świadczy? Nie. My stajemy chwilami, przysłowiowo mówiąc, na głowie, żeby to była grupa, w której nie ma zwolnień, mimo że są tak straszne po prostu jest zmiany w oświacie. Jest tak ciężko. Jeżeli odnosimy do urzędu, proszę zobaczyć, ile pracowników zostało zwolnionych za mojej kadencji. Chociaż mówią, że ja jestem taki na wierzchu. Nikt panu nie zarzuca do swojej woli, po prostu. Nie, no to właśnie, nie, ale dlatego chodzi. Jest wszystko w porządku. To ja powiem, dlatego, że szukane są po prostu wszystkie możliwe wyjścia, żeby to wszystko. No właśnie, było i teraz, a z drugiej strony, no, możemy mieć sytuację taką, że my się mamy martwić, co zrobić z dziećmi naszych mieszkańców. Gdzie gmina, bo to nie władze. To gmina, bo to są pieniądze mieszkańców, które na tą oświatę są wydawane. I z jednej strony ci mieszkańcy reprezentowani przez swoich reprezentantów robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nic przykrego nauczycieli nie dotknęło. A tu się okazuje, że z drugiej strony może być strajk i dzieci pozostawiamy samym sobie. No to Panie Wójcie, nie ma przygotowania, to na pewno dzieci nie zostaną same sobie, bo za opiekę będzie odpowiadał dyrektor danej placówki. Na razie dzieci pisać, to tam jeden dyrektor zrobi. Ma sobie jakoś poradzić. Na pewno, Panie Wójcie, doceniamy to, co się dzieje w naszym urbanym środowisku. I to nie jest tak, że nikt o tym nie wie, albo tego nie docenia. A to, co się dzieje w skali globalnej kraju, czyli ten skali ogólnokrajowy, to jest zupełnie inna sytuacja. Odnośnie tych uroków 3 zdrowotnych, to, co miało miejsce w ubiegłym roku, to była sytuacja jednorazowa. Ale jeżeli popatrzymy na ilość lat do tyłu, to znam szereg nauczycieli, siedzących tutaj koło mnie, przez szereg lat, którzy przeszli na emeryturę, nie wykorzystując ani razu takiego uroku. I to możemy oczekiwać. Nie, nie właśnie, tylko pewne poświęcenie i jak najbardziej pozytywne. No, to tylko o tym poświęceniu chciałbym wrócić. Za chwilę. Mieliśmy w trakcie. A nie wiem, miało się nie odzywać. Ja mam na to. Dobra, Państwo, czy jeszcze jakieś sprawy są? Nie, drobny kaliber. Nie, proszę bardzo, ale to już znaki. Nie ma takiego, bo podtrzymaj dotyczącego. Ludzie zwracają do nas w różnych sprawach, prawda? Nie? Na przykład ktoś tam powiedział, że drobna sprawa, żeby ogłoszenia o sprzedaży drewna były w internecie, żeby po prostu ludzie mogli sobie kupić. Ale chodzi o to, żeby oni wiedzieli, że jest sprzedaż. Tak. Jakaś tam droga, nie, ale tam ludzie, którzy w internecie żyją. Ale będzie chciał kupić to drewno, to się robi. Nie przekładają. Przynajmniej, tak. Jak pierwsza na jest instytucja, jest sprzedaż, to ma drewno wcześniej. Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś sprawy są? Chciałbym się. Chodzi o drzewo użytkowe czy popołowe? Użytkowe. Dziękuję również panu radnym, dziękuję serdecznie panu sołtysom, dziękuję również za tą uwagę.